Niestety nikt jeszcze nie zaczął wykopywać złotego pociągu. Nasze piątkowe informacje to tylko prymabrylisowy dowcip. Udało nam się nabrać sporo osób, szczegóły w materiale naszych reporterów. Wszystko zaczęło się jak zwykle, niewinnie. W czwartek o godzinie 20 wpadliśmy na pomysł, by na prymaprylis wykopać w końcu złoty pociąg. Szybko zmontowaliśmy film o tym, jak koparki pracują na 65. kilometrze i przygotowaliśmy zdjęcia. Zadowoleni czekaliśmy na piątkowy, prymaprylisowy poranek. W piątek rano na portalu Wałbrzych24.com pojawił się artykuł z filmem i zdjęciami o tym, że odkrywcy rozpoczęli pracę przy wykopywaniu pociągu. Niestety, wszystko zepsuł śnieg, który zaczął padać w piątkowy poranek. Spadła na nas fala hejtu, że na zdjęciach nie ma śniegu, a pada. I że coś jest nie w porządku. Niektórzy wprost pisali w komentarzach, że to dowcip. Jak się okazało, mamy jednak wpływ na pogodę. Szybko pstryknęliśmy zdjęcia 65. kilometra w zimowej aurze z padającym śniegiem i zrobiliśmy fotomontaż. Wkleiliśmy w zdjęcia koparki. Później po usunięciu komentarzy, które miały zdemaskować naszą mistyfikację, wszystko już wyglądało bardzo naturalnie. Postanowiliśmy ciągnąć naszą zabawę dalej, sprawdzić, czy Ministerstwo Obrony Narodowej jest czujne i wie o tym, że pociąg jest odkopywany. Pan jest drugą osobą, która nas o tym informuje. My tutaj z poziomu urzędu MON nie wiemy, natomiast podam panu numer telefonu do dowództwa generalnego. Jeżeli ktoś coś wie, oni brali udział w pierwszych pracach. Jeżeli biorą, to najwyżej tylko żołnierze z dowództwa, ale to proszę potwierdzić u kolegów, dobrze? Zgodnie z sugestią zadzwoniliśmy do dowództwa generalnego. Tam jednak pan generał nie znalazł dla nas czasu. Kontaktowaliśmy się również z wałbrzyską policją, strażą miejską, zarządem dróg komunikacji i utrzymania miasta, strażą pożarną, wałbrzyską delegaturą wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków i nadleśnictwem Wałbrzych. Nic, my nie mamy żadnych informacji na tą chwilę. Aha, to już trwa od wczoraj. Nic nie wspominali mi, w sensie takim, że po prostu tak jakby mi ani, nie mamy żadnych informacji, ja bym musiała się w prewencji dowiedzieć, czy coś od naszej strony jest robione. Nic nie wiem, proszę panią, to ewentualnie do biura zarządzania kryzysowego proszę dzwonić. Mhm. Pan nic na ten temat nie wie? Nie, my nic nie wiemy. Przepraszam bardzo, całe szczęście nie wiem. Nic pan nie wie na ten temat? Nie wiem, nic nie interesuje się, ja mam, że tak powiem, znacznie ważniejsze sprawy niezwiązane z pociągiem. No dobrze, to dziękuję, nie będę przeszkadzać. Ale naprawdę nie wiem, nie? Mm-hmm. Dzisiaj? Mm-hmm. Od wczoraj trwa akcja. Wie pani co, no my staramy się trzymać daleko od tego pociągu. Mm-hmm. Ale nic pan nie wie na ten temat zabezpieczania terenu i tak dalej? Kompletnie nic. Mhm. Kompletnie jest, bo nie jesteśmy w to zaangażowani. No nie wiem, czy były, czy mają jakieś zgody tam, nie? I kto tam kopie, czy ktoś kopie, nie? Czy to są poszukiwania, czy są jakieś inne prace prowadzone? Nie, to nie jest nasz teren. Nic nie wiem. Po kilku godzinach rozdzwoniły się telefony z zagranicznych redakcji. I to nie tylko do nas. Po newsie, który pojawił się na portalu Wałbrzych24, do kopalni przydzwonił hiszpański dziennikarz, który od początku interesował się tą sprawą i był z nami na bieżąco. Zelektryzowany tą wiadomością, zapytał się, co się dzieje, że chciałby już nagrać ten materiał. Czyli mówiąc to, dał się wkręcić. Czyli wasza historia trafiła nawet do Hiszpanii. Prima Aprilis wybacza, znaczy prowokuje do wielu fantazyjnych historii. Wam się udało. Trafiliście w gorący punkt, w którym żyje cała Polska i cała Europa. Sporo telefonów z pytaniami o złoty pociąg odebrał też miłośnik i popularyzator historii Łukasz Kazek. Po prymaprylisowym szarcie rozdzwoniły telefony ze stacji telewizyjnych i powiedzmy, no i też innych mediów. Dzwoniła Telewizja Polska, dzwoniło również TVN24 i dzwoniła stacja zagraniczna angielska NBC. No pytali, co się dzieje na Dolnym Śląsku, a szczególnie w Wałbrzychu, bo słyszeli z doniesień medialnych z Wałbrzycha, że Koper i Richter zaczęli po prostu kopanie na 65 kilometrze i czy to jest prawda, jeżeli tak, to czemu tak znienacka, nikt nic nie wie, czy mogę coś im powiedzieć. Ja myślę, że po prostu trzeba mieć dystans do siebie we wszystkich kierunkach. I to był żart naprawdę dla tych ludzi, którzy mieli dystans. I ja byłem nim zaskoczony. Później, kiedy mówiłem tym redaktorom, też byli bardzo mile zaskoczeni. Był naprawdę dobry żart na dobrym, fajnym poziomie. I który znowu obudził
zainteresowanie Wałbrzycha na właśnie takim poziomie, powiedzmy, kabaretowym, ale naprawdę dobrym, fajnym poziomie, miłym, no, na smacznym poziomie. Postanowiliśmy też zadzwonić do odkrywcy Złotego Pociągu Piotra Kopra, który, jak się okazało, w wyniku naszego dowcipu otrzymał sporo telefonów. Was prymaprisowy żart kosztował mnie 150 telefonów przynajmniej. Jedno, co się wam naprawdę udało, to nawet się wkręciła z Gazety Wyborczej. Z pretensjami do mnie zadzwoniła, czemu jej nie dałem nic znać. I z Niemiec, z dwóch telewizji też dzwonili, czemu nie powiedzieliśmy nic, że zaczynamy kopać. Także wie pan, no dowcip się wam udał. Kiedy myśleliśmy, że to już koniec dowcipu i zadowoleni z siebie usiedliśmy w wygodnych fotelach, by odpocząć, z racji różnicy czasu obudziła się Ameryka i znów dzwonili dziennikarze z czołowych amerykańskich redakcji. Nasz dowcip dedykujemy szczególnie tym malkontentom, którzy twierdzą, że Złoty Pociąg to już koniec, że to chwilowa atrakcja. Tymczasem pamiętajcie, Złoty Pociąg dopiero się rozpędza.